Elżbieta Murawska, witam i zapraszam na kolejny przegląd Tygodnia Radia 5. W tym wydaniu powiemy m.in. o obchodach Dnia Babci i Dziadka w regionie. Był Dzień Babci i Dziadka, było naprawdę fajnie. Sprawdzimy, kto został dyrektorem Ełckiego Centrum Kultury. Pani Werla przedstawiła w swojej koncepcji ponad 30 przedsięwzięć. Oraz pokażemy nowo powstałe Centrum Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Suwałkach. Będą zdobywać umiejętności pomagające im funkcjonować w codziennym życiu. Do lata trzeba będzie poczekać na otwarcie MIDI Centrum w Suwałkach. Chociaż obiekt przy ulicy Witosa 4A jest już gotowy i wyposażony w meble oraz komputery, korzystać z centrum jeszcze nie można. Wszystko przez zmianę unijnych przepisów, które określają zakup potrzebnego oprogramowania, jako że Unia przekazała pieniądze na uruchomienie centrum, w związku z tym ma w tej sprawie głos. Szczegóły przedstawiła Radiu 5 Maria Kołodziejska, zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej w Suwałkach, która prowadzi projekt uruchomienia MIDI Centrum. Kiedy już to oprogramowanie zostanie zainstalowane, a podejrzewam, że może to być może lipiec, może sierpień tego roku. Wtedy będzie uroczyste otwarcie i już pewnie od września, kiedy dzieci pójdą do szkół, będą mogły tutaj przychodzić również na zajęcia do MIDI Centrum. Spadek cen paliw nie wpłynie na ceny autobusów suwalskiego PKS-u. Szefostwo spółki nie planuje obniżek cen świadczonych usług. Zamiast tego będą ulgi na wybranych trasach i bilety za złotówkę. Leszek Cieślik, prezes PKS-u, przyznaje, że w ostatnich miesiącach paliwo potaniało, ale wzrosły inne koszty. Wymienia wzrost płac i koszty obsługi taboru. Prezes wyjaśnia, że w ostatnich latach przewoźnik nabył nowe PKS-y. Skorzystali pasażerowie, bo poprawił się komfort podróży. Wzrosły natomiast koszty wynikające z ubezpieczenia. Przykładowo autokasko za nowy autobus wartości 1,5 miliona złotych to ponad 20 tysięcy. Sytuacja, która powoduje, że chcemy po prostu unowocześnić po prostu tabor. Sukcesywnie nas na jakby całkowite odnowę nie stać, ale sukcesywnie odnawiamy to wiele lat. Ale mówię, są inne koszty, które nie są od nas zależne. W tym roku nie będzie remontu ulic Rejmonta i Krzywulka w Suwałkach. Mieszkańcy mogą czuć się zawiedzeni, bo o naprawę dróg prosili już wielokrotnie. W ubiegłym roku sprawę na sesji Rady Miejskiej podnosili nawet suwalscy radni. Okazuje się jednak, że z remontem dróg jest duży problem. Między innymi dlatego, że ulica Rejmonta jest zbyt wąska i najpierw miasto musi wykupić część gruntów od mieszkańców, a nawet wyburzyć niektóre domy. Plany mamy, ale prace z pewnością nie ruszą w najbliższym czasie, mówi Jarosław Filipowicz, rzecznik prasowy suwalskiego ratusza. Jest to bardzo wąska droga, czasami nawet ma 3 metry. I aby doprowadzić ją do pewnych norm, powiedzmy jezdni 7-metrowej, należałoby wyburzyć przede wszystkim część budynków i wykupić też tereny od osób prywatnych. Mieszkańcy niechętnie będą się pozbywali własnych nieruchomości, dlatego to na pewno potrwa. Krzywulka natomiast jeszcze do niedawna nie należała nawet do granic administracyjnych miasta. Mieszkańcy, jak dodaje rzecznik, na utwardzenie drogi muszą zatem poczekać. Staramy się wszystkich traktować równo, ale nie jako priorytetem są teraz suwalskie osiedla domów jednorodzinnych. Między innymi na Zarzeczu, mówi Filipowicz. Nowe taryfy cen ogrzewania przygotowuje suwalskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. Dobra wiadomość jest taka, że podwyżek praktycznie nie będzie. Aktualna taryfa obowiązuje do 24 lutego. Miesiąc wcześniej, czyli do soboty, PEC musi przygotować nowe propozycje taryf na nowy rok. Propozycje zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki. Przygotowane zmiany są, jak mówi Tadeusz Szaciło, prezes spółki, kosmetyczne i oscylują wokół 0,5%. Praktycznie istotnych zmian nie będzie. To są zmiany kosmetyczne wynikające z sytuacji, jaka jest zawarta w księgach rachunkowych dotyczących kosztów, dochodów i tak dalej firmy. Warto dodać, że PEC w ubiegłym roku zanotował o 10% niższą sprzedaż ciepła niż zaplanowano na podstawie wyników z ostatnich kilku lat. Zdaniem prezesa to efekt wyższych temperatur. Generalnie wskazuje na to, że jednak klimat się ociepla. Aneta Werla została nowym dyrektorem Ełckiego Centrum Kultury. Przypomnijmy, że po tym, jak 2 lata temu odwołano ówczesną dyrektor Beatę Makuch, obowiązki te pełniła właśnie Aneta Werla. To osoba, która spełniła wszystkie wymagania formalne stawiane w ogłoszeniu i posiada odpowiednie doświadczenie. Aneta Werla przedstawiła ponad 30 przedsięwzięć kulturalnych, które mają szansę zostać wcielone w życie, powiedział Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. Pani Werla przedstawiła w swojej koncepcji ponad 30 przedsięwzięć.
przedsięwzięć, nowych przedsięwzięć, które chciałaby wykreować w ciągu najbliższych lat, 5 lat. Rekomendowała powołanie na to stanowisko Anety Werli. Nowością będą między innymi skierowane do najmłodszych bajkowe centrum oraz kulturalna ulica. Projekt, który trafi na ełckie podwórka, mówi Aneta Werle. To jest taka troska o te najmłodsze pokolenie, które chciałabym, żeby w przeszłości odbierało właściwie kulturę i żeby ich sprowadzić na właściwą drogę odbioru sztuki, kultury. Życzenia zdrowia, szczęścia i wielu lat usłyszały babcie i dziadkowie od swoich wnucząt. Teściu i zdrowiu, tak wiele dni. Życzymy dzisiaj babuniu ci. Dzień babci i dziadka wyjątkowo uroczyście obchodzony był w ełckich przedszkolach. Dzieci z miejskiego przedszkola Słoneczna Ósemka przygotowały występy, laurki oraz życzenia. Ja przygotowałem dzisiaj taką laureczkę dla dziadka. Był dzień babci i dziadka, było naprawdę fajnie. Dawaliśmy różne prezenty. Na przykład jakie? Poduszki, kubki i różne. Po występach i życzeniach na wnuczęta i dziadków czekał słodki poczęstunek oraz tańce. Miejsce do nauki samodzielnego życia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie powstało w Suwałkach. To Centrum Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy Środowiskowym Domu Samopomocy, który działa w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 9. W środku są pracownie, sale do ćwiczeń i co najważniejsze, mieszkania treningowe. To w pełni wyposażone lokale, w których osoby niepełnosprawne będą mogły uczyć się samodzielnego życia pod okiem instruktorów, przygotowywać posiłki, zarządzać domowym budżetem i robić zakupy. Mieszkania treningowe to taka forma, gdzie nasi podopieczni na razie, ale nie tylko, będą zdobywać umiejętności pomagające im funkcjonować w codziennym życiu. To nie znaczy, że oni się usamodzielnią i pójdą w świat zaraz i będą mieszkać we własnych mieszkaniach, ale nauczą się pewnych podstawowych umiejętności gospodarowania własnymi środkami, oporządzenia wokół siebie, dbania o porządek czy przygotowania sobie podstawowych posiłków. To wszystko w dzisiejszym wydaniu przeglądu Tygodnia Radia 5. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.